Watch Newch 566, Minecraft, games, and more. Ziomeczko, ziomeczki, ja jestem Wojtuch 566, witam was w kolejnym odcinku z serii Wojtuch Technik. Tym razem przenosimy się do ClickDiffusion 2.5 i będę wam pokazywać, jak się robi grę. Nie wiem, czy to będzie pojedynczy odcinek, bo w dzisiejszym odcinku zajmiemy się głównie animowanym tłem. Aczkolwiek pokażę wam po prostu, jak na przykład można legalnie zakupić ClickTeama, ponieważ jak widzicie, tutaj mam normalnie na Steamie, niektórzy mają przez Kraka. Polecam zakupić z linka ClickTeama, w którym TheCrook666, twórca gier między innymi takich jak Gimper vs Rich Zone, tutaj ma, pod filmem szybkie info pokazał linka do wersji ClickTeama za dolara, ponieważ domyślna wersja ClickTeama kosztuje tam 80 euro, oh my god, a jeszcze wersja deweloperska jeszcze drożej, bo notabene, kurde, 220 euro, także no, nikomu się aż tak nie opłaca. A tutaj spokojnie jest promocja. Aktualnie tutaj jak patrzę, to został tylko jeden dzień, zatem się spiesznie, ale spokojnie zaraz pokażę alternatywę. Jak widzicie, wersja standardowa jest za dolara. Tutaj możemy jeszcze kupić dodatki do ClickTeama i samą wersję deweloperską, która około 15 dolarów będzie kosztować. Bądź możecie na G2A po prostu wpisać sobie ClickTeam Fusion. Podstawową wersję będziecie mieli za 7, no tak w przybliżeniu 8 zł. A wersję developer macie za 34 zł, dodatkowo jeszcze dodatki, na przykład iOS Exporter 12 zł, 12 zł, dobrze, odpowiedziałem, 16 zł będzie HTML5 Explorer, jakbyście chcieli udostępnić na stronie, i Android Exporter za taką samą kwotę 34 zł, także dosyć tanio. Osobiście polecam na G2, ponieważ nie, no, jak widzicie, nie wiadomo, kto już zdąży na tą promocję na Humble Bundle. A kanał TheCrook666 polecam odwiedzić, dlatego że on tutaj właśnie robi te poradniki do gier w tym programie ClickTeam Fusion. A dzisiaj, a teraz wam pokażę, jak zrobić animowane tło, ponieważ pewien YouTuber robił taki poradnik i usunął swój kanał, bo teraz nie zajmuje się grami. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, jak coś to wam się wyświetli na ekranie. Może wyślę linka do vloga i tak dalej, ale nieważne, dobra. Dzisiaj pokazuję, jak zrobić takie animowane tło, że po prostu jeżeli uruchamiacie grę, to tutaj się wam wyświetla, na przykład się przesuwa ekran, prawda? Więc tak. Po pierwsze, robimy obiekt aktywny. Jego rozdzielczość powiększamy do 800, czekajcie. Może szerokość i wysokość dostosujemy do rozdzielczości naszej aplikacji i wybieramy sobie tutaj jakieś tło, jakieś, nie wiem, sobie z Google Grafika wezmę i jakiekolwiek. Jakąś teksturkę fajną, 800x480 texture. Oczywiście wy możecie zrobić swoją własną grafikę. To jest sobie osiemset na 480, dobra. No i nie wiem, byśmy sobie na przykład takie, co będzie dało się właśnie przesuwać. O, na przykład takie cegły weźmy sobie, skopiujmy i wklejmy. Kopiuj grafikę, edit, new paste, select, dobra. I mamy nasze tło. Oczywiście jeszcze sobie pozaznaczajcie tutaj, żeby wszystkie orientacje były do back. Zawsze tło ma być do backu. I teraz tak, zaraz przejdę do edytora zdarzeń, bo mogę to ściągnąć jeszcze z aplikacji, znaczy z mojej gry, którą aktualnie tworzę, ale jeszcze nikomu nie pokazywałem właśnie, jak tutaj uzyskać efekt tego animowanego tła, więc w
Wrócę za chwilę. Dobrze, jeżeli dobrze patrzę ze zdarzeniami, przy okazji widzicie tytuł mojej gry, na którą pracuję, może kiedyś pokażę. Na pewno musi być Always. Jeżeli chodzi o obiekt aktywny, zobaczymy tutaj, że musimy... Bring... Coś takiego jak Bring... Load Change... Albo... Moment. Tak, ten moment, w którym nagrywasz poradnik i sam nie wiesz, o co w tym poradniku chodzi. Ale oczywiście... O, dobra. Jest tutaj zamiana order i bring to back. Wybieramy. I powinno teraz nam się przesuwać tło... Znaczy chyba... A nie, jeszcze nie, dobra. Dobrze, podejrzę kolejny parametr. Kolejny parametr obejrzany. Teraz tak, musimy ustawić pozycję, x pozycję, która będzie wynosiła minus 1, ale zaraz dokładnie zobaczę, jak to jest w zdarzeniach, żebyście tutaj na przykład mogli sobie ustawić, czy ma być równa, czy ma być mniejsza lub większa, czy ma być większa lub równa, przepraszam, mniejsza lub równa, większa lub równa, albo większa, albo mniejsza. Zaraz to zobaczę, ale tak czy inaczej, jeżeli mamy te dwa zdarzenia, to teraz... Nie, jeszcze nam się nie przesuwa. Okej. Okay. Idę podpatrzeć kolejny parametr. Dobrze, i teraz tutaj powinienem zapamiętać... jeszcze zapomniałem tutaj zrobić, że mamy ustawić pozycję X, która będzie wynosić minus 1 i tutaj zaraz damy warunek specjalny, run frame. I uwaga, uwaga, powinniście zauważyć, że nam się odrobinę przesunęło. Odrobinę, tylko dlaczego się nie rusza? Nie, czekajcie, ja źle zrobiłem, przepraszam. Usunę sobie to. Musimy ustawić tego pozycję na minus 1. Przepraszam. Nie. Yeah. Czy dobrze było? Czy direction minus 1? Czasami się zdarza zapominać, to cóż. Moment, zobaczę dokładnie. Dokładnie. To ma być tak. I tak. I tak. Minus jeden, tak. I teraz, jeśli dobrze pamiętam, powinno dać się to przesuwać w lewo. Dokładnie tak. I teraz będziemy tutaj tworzyć nowy obiekt. Ten sam. I dostosowujemy do tego. I dajemy na przykład koordynat Y oczywiście na 0, a koordynat X musicie dostosować do szerokości, tak, do szerokości waszego ekranu i powinno już wszystko działać, aczkolwiek nie działa. A nie, dobrze. Teoretycznie nie ma żadnej teorii, nie wiem, miałem coś do powiedzieć albo coś. I też myślałem, że wcześniej zrobiłem źle to nagranie, aczkolwiek to wyszło dobrze. Jeżeli coś wam nie wyszło, to po prostu możecie zadawać pytania w komentarzach. Ja wam dziękuję za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się podobało, to w górę. No i na razie.